Danuta Cholecka, witam Państwa i zapraszam na rozmowę z naszymi gośćmi, moimi gośćmi. Zbigniew Bogucki, Prawo i Sprawiedliwość, Piotr Woźniak, Nowa Lewica. Witam panów, pana senatora i pana posła. Panowie, wczoraj do późnej nocy debatowaliście. No, przyznam się, że oglądałam tę debatę i brakowało mi jednej rzeczy na pewno. Dlaczego premier jednak tyle mówi, że jest dezinformacji wszystkiego? Dlaczego jednak premier nie to, że się wytłumaczył, tylko nie powiedział, dlaczego wtedy powiedziałem, że nie ma powodów do paniki, prognozy nie są alarmujące? Dlaczego nie wytłumaczył z trybuny sejmowej, żeby uciąć wszelkie spekulacje? Panie pośle. Ja tego nie wiem, to jest pytanie, na które znowu powinien odpowiedzieć kto? No, powinien odpowiedzieć Donald Tusk. A oczekiwaliście odpowiedzi na to pytanie? No, oczywiście, to jest że pytanie tak. Kluczowe od wielu dni, przez w wielu mediach. Godzin, przez kilka godzin słuchaliśmy najpierw premiera Tuska, później kilkunastu ministrów, którzy mówili, jakie działania są podejmowane, jakie zamierzają też podjąć. No ale my stawialiśmy jedno konkretne pytanie, bo panie redaktor, szanowni państwo, my nie stawiamy zarzutu Donaldowi Tuskowi i jego ekipie, takiego, że on miał powstrzymać te masy wody, no bo tego nie zrobiłby no, nikt inny. Oczywiście. Chociaż to się też niestety w niektórych głosach przejawiało, że taki jest nasz zarzut. To nie jest nasz zarzut. Naszym zarzutem jest to, że Donald Tusk, który otrzymywał od 10 do 13 komunikaty z Komisji Europejskiej, z Europejskiego Systemu Ostrzegania Przeciw Powodziom, Kopernik, blisko 100 komunikatów, alarmów do różnych państw, ale między innymi do Polski. Miał prognozy meteorologiczne. My mieliśmy także kontrolę poselską. Okazało się, że tego 13 z rana również polscy meteorolodzy mówili, że ta sytuacja jest szalenie niebezpieczna. Dlaczego wyszedł i wtedy tego feralnego 13 w piątek powiedział, że prognozy nie są przesadnie alarmujące i dodał jeszcze, że co najwyżej możemy się spodziewać lokalnych podtopień i powodzi nagłych czy błyskawicznych, czyli takich, które bardzo szybko przychodzą, szybko odchodzą, mają bardzo terytorialnie zawężony zakres. Nie uzyskaliśmy odpowiedzi na to pytanie, a później Donald Tusk po wygłoszeniu swojego przemówienia i jeszcze chyba wicepremierów po prostu opuścił salę. No, w jakiejś mierze zdezerterował przed tą odpowiedzią. I jeszcze jedną rzecz muszę powiedzieć, bo w tym wystąpieniu Donalda Tuska było, użył pewnej zasłony. Z tą zasłoną byli z jednej strony funkcjonariusze. Przecież wszyscy się zgadzamy, że wszyscy ci żołnierze, strażacy, wszyscy ludzie, którzy są tam zaangażowani ze służb, wykonują po prostu swoją pracę, swoją służbę bardzo ciężko. I drugą zasłoną były ofiary tej powodzi, wszyscy ci, których ta powódź dotknęła. Ale nie było mowy o odpowiedzialności szefa zarządzania kryzysowego, jakim jest Donald Tusk. My do dzisiaj tej odpowiedzi nie otrzymaliśmy. Nie pytamy w swoim imieniu, pytamy również w imieniu mieszkańców, bo stawiam taki akt oskarżenia wobec Donalda Tuska. Mówię to bardzo poważnie, mówię to publicznie, że jeżeli miał tę wiedzę, a miał ją, wiemy, że ją miał, to teraz tak, albo świadomie ją zataił, albo zlekceważył tę sytuację on i jego służbę. W jednym i drugim przypadku doszło do narażenia życia i zdrowia tysięcy ludzi mieszkających na terenach powodziowych, a również ich majątku. Gdyby mieli czytelny przekaz, to przecież te samochody, które widzieliśmy, tak, płynęły. No można było przykład, wszystko wyprowadzić. No, domy były nie do uratowania. To jest oczywiste. Były prezydent Nowej Soli, który w tej chwili jest w parlamencie, mówi, że no on to im się udało, bo on miał 5 dni na przygotowanie. No więc jeśli się ma ileś dni na przygotowanie, to widać było, że ludzie ustawiają się, sypią ten piasek w worki i tak dalej i gdzieś tam może przecieknie, ale nie ale zniszczy tak bardzo. Ale też wywożą swoje rzeczy, te najcenniejsze, tak, prawda? Tak, no, chociażby wynieść te lodówki, pralki i tak dalej na wyższe piętra. I wydaje mi się, że jeśli Donald Tusk ma pretensje do wszystkich, że dlaczego te słowa jego tak są przytaczane szeroko i tak dalej przez różne media, gdzie Neo TVP po prostu już prostuje, jak to zrobić, żeby te słowa premiera to nie były tymi słowami, no to stanąłby po prostu i wprawdzie powiedział, czemu tak było. Czy nie chciał siać paniki, uważał, że to będzie mniejsza szkoda, czy nie wiem co. Ja przysłuchiwałem się tej debacie z galerii sejmowej, ponieważ mieliśmy już po posiedzeniu Senatu i miałem okazję słuchać wystąpienia pana premiera. I w pewnym momencie tego wystąpienia tam pojawiła się informacja, z jakich powodów te słowa premiera padły. Chodziło o sytuację hydrologiczną we Wrocławiu.
W takim momencie, kiedy wiemy o potężnym zagrożeniu, trzeba bardzo ważyć słowa i być może dzisiaj pan premier tych słów by już nie powiedział. No, ja natomiast, mam nadzieję. Natomiast trzeba też zwrócić uwagę, że ta wypowiedź pana premiera padła podczas sztabu kryzysowego w samym Wrocławiu, a pytanie dotyczyło dziennikarza czy dziennikarki, dotyczyło o sytuacji w samym mieście Wrocław, które, jak wiemy, nie zostało zalane. Ale nie o tym chcę mówić, dlatego że to jest ważny element, ale dzisiaj rząd i opozycja będzie zdawać egzamin z człowieczeństwa do końca roku. Ja jestem mieszkańcem Nysy i z bardzo bliska obserwowałem to, co się działo i w Nysie, i w Głuchołazach, i w Opolu. Miałem okazję obserwować szybkie decyzje chociażby ministra Siemoniaka i wielu innych osób z rządu, które były tam na miejscu. I teza, o której państwo mówicie ze Zjednoczonej Prawicy, że państwo abdykowało, że państwo skapitulowało, to nie są słowa pana posła, od razu zastrzegam, ale z takimi słowami mogę się spotkać, z nimi się głęboko nie zgadzam. Owszem, pierwsze godziny, jadąc tutaj do studia, rozmawialiśmy z panem posłem, że pierwsze godziny faktycznie społeczeństwo mogło poczuć się osamotnione. Natomiast później, pani redaktor, proszę mi wierzyć. 30 minut przed się dowiadywali i to na przykład dlatego, że burmistrz Lądka-Zdroju miał kontakt z jakimś hydrologiem zaprzyjaźnionym. W kontekście alarmów Rządowego Centrum Kryzysowego, te alarmy i powiadamiania SMS-owe się pojawiły w odpowiednim moim przekonaniu czasem. Problemem jest inna rzecz. I o tym trzeba. To nie powinna w ogóle powódź, nie powinna mieć barw politycznych. Za chwilę dojdę do drugiej części mojej wypowiedzi. Dzisiaj olbrzymim problemem, który zgłaszają policjanci, strażacy, ratownicy, jest to, że spora, mówię to z ubolewaniem, spora część mieszkańców, pomimo wezwań policji, pomimo wezwań strażaków, ochotników, zawodowców, z różnych powodów nie chciała się ewakuować. Ale sprzęty chcieli przenosić. To prawda, ale tylko proszę mi wierzyć, trzeba bardzo poważnej debaty na temat ewakuacji, w tym ewakuacji przymusowej, dlatego że później mogą ucierpieć ratujący życie i zdrowie ludzi. Ale wie pan co, mieliśmy tu panią na przykład, kłopot, która mówi, no ale jak ja poszłam tam do jakichś władz i mówi, ta pani mówi, ta, nie wiem czy to była starosta, czy ktoś już w tej chwili nie pamiętam, i mówi, nie, nic nie będzie, spokojnie, nie musicie się aż tak bać, no to przepraszam, no to... Przed polskim społeczeństwem wyciąganie wniosków. Tak jak zostały pani redaktor, i to przyznają też politycy Prawa i Sprawiedliwości. Jakby ludzie wiedzieli, że jest zagrożenie, to by uciekali. Jedno zdanie. Przed polskim społeczeństwem olbrzymi egzamin także z edukacji, z człowieczeństwa. Duże miasta się obroniły. Wynikiem tego, że po 97 roku wszystkie rządy zdecydowały o gigantycznych inwestycjach przeciwpowodziowych. Dzięki zbiornikowi Racibórz obroniło się Opole, obronił się Wrocław. Natomiast nie obroniła się Polska. No ja mam inne zdanie na temat ekologii. Pan poseł zda to zdanie i wielu innych parlamentarzystów. Uszy więdno i zęby bolą, natomiast jak pani się wypowiada. Bardzo ważnym elementem jest edukacja i przede wszystkim nastawienie teraz tej wajchy inwestycji hydrologicznych, hydrotechnicznych na Polskę powiatową w rejonach podgórskich, bo tam są olbrzymie problemy braku retencji. Mowa tutaj o tym, co się dzieje na Nysie Kłodzkiej, ta retencja jest, ale w wielu lokalnych rzekach czy strumieniach tej retencji brak. Wiem, że barw politycznych nie ma pomoc, wiem, że wszyscy politycy od prawa do lewa zbieracie każdy jak może pieniądze, pomoc organizujecie, wiem o tym, bo tu panowie przychodzili i panie i też opowiadali o różnych formach pomocy, które są zbierane w różnych klubach parlamentarnych, czy nie poprzez kluby, no rozmaicie, ale wiem, że to robicie. Natomiast no ewidentnie to zaniechanie na początku położyło się cieniem na rozmiarze tej tragedii. No niestety, no przecież nie zmierzymy tego centymetrem, ale gdyby Donald Tusk powiedział, ludzie, idzie wielka woda, ratujcie co możecie i sami się ratujcie, to byłby to inny komunikat. Ja 3 lata byłem wojewodą w bardzo trudnym czasie. Czasie COVID-u, czasie wojny na Ukrainie, wichur, które przeszło akurat w tamtym czasie przez mój region, Pomorze Zachodnie, kryzysu odrzańskiego, jeszcze kilku innych bardzo trudnych sytuacji, gdzie działaliśmy w ramach zarządzania kryzysowego. A ja zgadzam się z tym, że dzisiaj powinniśmy i pracujemy nad tymi ustawami, które mają nieść pomoc powodzianom. Ale nie można dzisiaj jakby zatrzymać się i powiedzieć, nie będziemy dotykać tego, co się działo między 10 a 13, prawo do tego, albo oczywiście 10 a 14. I to się działo niestety później, panie senatorze, bo to, że polskiego państwa, ja nie mówię, że teraz go tam nie ma, teraz to państwo tam jest, tylko dlaczego jest po kilkunastu dniach, dlaczego siły i środki
Wojsk Obrony Terytorialnej, Państwowej Straży Pożarnej, wojsk operacyjnych nie zostały uruchomione 12, 13. Dlaczego one nie zostały, te jednostki, te odwody przerzucone w te miejsca, podobno gdzie było czekali wiadomo. W gotowości, niektóre ale na co chciały. Czekali? Na no, miłobłok, na, jeżeli na, wojewoda na rozkaz, zachodnia. Tak? No i właśnie, to jest kolejny zarzut, żeby też państwa to, że to nie jest tak, że ja kieruję te oskarżenia wobec Donalda Tuska, mam jakąś fobię Donalda Tuska, tylko system zarządzania kryzysowego opiera się na bardzo prostej, czytelnej hierarchii. To znaczy jest szef tego zarządzania. Tym szefem zarządzania kryzysowego w tej sytuacji, kiedy obszar tragedii jest większy niż jeden region, jest premier. Ewentualnie może być szef MSWiA. Ale tutaj widzieliśmy osobiste zaangażowanie Donalda Tuska. I Donald Tusk, jeżeli wygłosił ten komunikat, to powinien albo go sprostować. Zupełnie nie zgadzam się z tym, że nie można ludzi straszyć. Dokładnie odwrotnie jest w zarządzaniu kryzysowym. Trzeba przewidzieć, nawet prognozować, że może być gorzej niż nam się wydaje, bo wtedy jesteśmy przygotowani. A nie mówić, słuchajcie, spokojnie, bo ten komunikat był fatalny. Później wojewoda dolnośląski dopiero w sobotę, kiedy widzimy już, co się dzieje w Bystrzycy Kłodzkiej, uruchamia Wojska Obrony Terytorialnej. Ja wrócę do mojego przykładu. Nie w sprawie życia i zdrowia ludzi uruchomiłem 5. pułk inżynieryjny ze Szczecina w sprawie Odry, gdzie chodziło tylko o ochronę przyrody. Mówię tylko, no bo nie można tego porównywać żadną miarą do życia i zdrowia ludzi. Pułki inżynieryjne, wojska inżynieryjne zostały uruchomione za późno. Tych ludzi, tych strażaków nie było. Jeszcze jedna rzecz, jest z tego tygodnia. OSP, tysiące ludzi gotowych do tego, żeby nieść pomoc, szczególnie w systemie tym krajowym KSRG. Mający sprzęt, mający doświadczenie, mający wolę, chcący pojechać tam na te tereny, nie zostali wprzęgnięci w system zarządzania kryzysowego. Ich dowódca powiedział, no główny, tak, generał, powiedział, że nie mogą jeździć sami. No nie mogą jeździć sami, czekać, ale tak. Po to, właśnie dlatego. Dlaczego nie było sygnału od premiera, szefa MSWiA, komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, idę według tej hierarchii, aż do komendantów wojewódzkich, powiatowych, którzy mówią, panowie, czy panowie i panie, bo przecież tam są też panie, możecie jechać, jedźcie. Ja znam dwa przypadki z województwa zachodniopomorskiego, że ci ludzie sami na własny koszt, bo to nawet nie jest tak zwany wyjazd gospodarczy, własnym sumptem na własny koszt pojechali na południe, na południowy zachód, żeby pomagać tym ludziom. Ale, wiecie, ale nie są w tym systemie. Na miły Bóg, dlaczego tych ludzi nie wykorzystam? Dlaczego na przykład 14. Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej? Wiedzieliśmy, że u nas nie ma tego problemu, bo to jest już zupełnie inny bieg rzeki. Została uruchomiona dopiero po kilku dniach, kiedy ci ludzie czekali. Ale pan ponad senator 1000 słusznie ludzi. Mówi, że powódź nie ma barw politycznych. Ja sobie wyobrażałam, że taki sztab kryzysowy, gdzie być może no, niedoświadczeni są jeszcze wojewodowie, czy no, ja bym skorzystała z doświadczenia tych, którzy byli wcześniej. Nieważne, czy oni są z PiSu, z Lewicy, czy z czegokolwiek. Po prostu zaprosić tych ludzi. Słuchajcie, zróbmy burzę mózgów i no już może nie na transmitowanym, jak nie chcieli pokazywać się z PiSowcami, dajmy na to. Tylko powiedzcie, co robimy w pierwszej kolejności, bo ja mam niedoświadczonych jeszcze ludzi, oni się na przykład nie orientują w tym, nie przeżyli takiego kataklizmu, żadnego kataklizmu, no nie potrafią działać kryzysowo. No ja bym zrobiła coś takiego. Pani redaktor, ja mam zupełnie inny obraz. Naprawdę oglądałem to z bliska. Minister Tomasz Siemoniak pojawił się o 3 w nocy i odbył się pierwszy sztab w Głuchołazach. Później w następnym dniu pojawił się premier. Ale Głuchołazy zmiotło. No tak, ale pani redaktor, ten, kto zna topografię tego miejsca, to doskonale wie, że bez retencji na terenie Republiki Czeskiej te sytuacje będą się powtarzać. Dzisiaj przed nami drugi egzamin. Egzamin pierwszy. Mamy za sobą najgorsze. Niestety 7 ofiar, które no nie, które już jest 9 chyba. A powiem to, słuchając się do zaleceń pana premiera, Wirtualna Polska podała za policją, że prawdopodobnie jest 8. i 9. ofiara śmiertelna, to tam w powiecie kłodzkim i gdzieś tego nie jeszcze. Wiemy, bazuje na informacjach ale tu a tu też jest niestety wielki chaos i proszę skończyć, ja powiem o co mi chodzi, bo do przed czegoś nami, takiego nie powinno dojść. Przed nami, to znaczy nie powinno absolutnie dojść, że dziennikarze przekazują jako pierwsi, od tego jest policja, aby poinformować rodziny tragicznie zmarłych. No ale to był dziennikarz innej stacji, stacji Polsat. Pani redaktor, powinno to działać w sposób empatyczny. No dobrze, ale idzie, a tam jakaś pani opowiada o 3 weselach, 100 zaginionych osobach. No i to jest... I tak dalej, pani redaktor, całkowita nieprawda, dlatego że to było bardzo mocno komentowane później, że to jest nieprawda. Ja rozumiem, ale to trzeba było od razu po prostu... Ale to było dementowane na sztabach. Myśmy tu bardzo ostrożnie miejscach. W ogóle podchodzili do I tej dobrze, informacji. I słusznie, ale chcę dokończyć, pani redaktor, dlatego że mówimy o pierwszej fazie.
to najgorsze jest za nami. Dzisiaj tak naprawdę zostało być może kilka tygodni do pierwszych przymrozków. I naprawdę życzyłbym sobie, bo ja też byłem przez wiele lat w opozycji, nie będąc także parlamentarzystą, samorządowcem, i wiem jedno, że retoryka cały czas personalna, ukierunkowana wobec Donalda Tuska czy kogokolwiek innego, ona jest może dobra w pierwszym momencie po powodzi. Natomiast to paliwo polityczne w pewnym momencie się skończy. Ja apeluję, bardzo was o to proszę, żebyśmy spróbowali przez 3 miesiące jako opozycja, państwo jako opozycja, my jako rządzący czy współrządzący, zakopać topór wojenny. Pan apeluje w swoim imieniu, ale zawsze pan słyszy kolegów z koalicji. Wiem, że to nie jest odosobniony mój głos. I wiem także, że ze strony Prawa i Sprawiedliwości nie jest to odosobniony głos. Dlatego, że dzisiaj nie wybaczą nam ludzie, pani redaktor, jednego. Szczuciu, kiedy przypominamy 13. Proszę mi dać skończyć. Dzisiaj ludzie nam nie wybaczą jednego. Nie wybaczą nam, że zajmujemy się gierkami politycznymi w Sejmie czy w Senacie, kiedy im w oczy będzie zaglądał mróz w nieodbudowanych domach czy mieszkaniach. W związku z tym bardzo dobrze, że jest procedowany projekt PiS-u, bo jest to konstruktywny pomysł na to, jak można odbudować popowodziową Polskę. I bardzo dobrze, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu będzie przyjęty pakiet 3 ustaw, a 3 października posiedzenie Senatu. Pan prezydent niezwłocznie te ustawy podpisze. Dzisiaj mamy na stole 23 miliardy złotych. To jest sporo pieniędzy. Dla porównania powiem, ja nie mówię, że to wystarczy w 100%, ale dla porównania powiem, że budżet powiatu nyskiego, z którego pochodzę, to jest około 200 milionów złotych rocznie. To jest skala pokazania. Często straty w wyniku powodzi przewyższają budżety gmin kilkudziesięciokrotnie, roczne budżety. I to jest skala dzisiejszego wyzwania, które stoi przed rządzącymi i przed opozycją. Dlatego bardzo was proszę, spróbujmy konstruktywnie do końca roku popracować, a w międzyczasie macie pełne prawo, bo to jest demokratyczne państwo prawa, zgłaszać zawiadomienia do prokuratury, jeśli uważacie, że coś zostało źle zrobione. Róbcie to. Natomiast w tej pierwszej fazie 3 miesięcy spróbujmy się porozumieć. Słuchajcie, panowie, bo a propos tych 23 miliardów. Premier wyszedł, to było chyba posiedzenie rządu, też transmitowane, czy to było na tym posiedzeniu rządu, już nie pamiętam, ale policzył, że te 2 miliardy, które pan Domański przygotował, plus z funduszy spójności, które już mieliśmy, pani von der Leyen w łaskawości swojej pozwoliła nam przesunąć to na powodziowe wydatki. Po drodze pan Domański powiedział, że tych pieniędzy to nie było, bo były teoretyczne, więc się złapałam za głowę, to dostajemy z Unii jakieś pieniądze i się okazuje, że one są teoretyczne, ale zostawmy to. 23 suma. No, dodane te właśnie miliardy, czyli 5 milionów euro, to jest 21 miliardów plus 2 w budżecie. I premier pyta panią Pełczyńską na Łęcz, to było transmitowane, to ile rzeczywiście tych pieniędzy będzie. No i pani Pełczyńska na Łęcz mówi, że po rewizji funduszy spójności i tak dalej, to będzie do kilkunastu miliardów. 21 to nie jest do kilkunastu. No. Problemy w komunikacji pomiędzy politykami Polski 2050 a zaraz dojdziemy do bobrów. Koalicją Obywatelską czy Lewicą są bardzo spore. Chociażby wypowiedź, z którą ja się osobiście nie zgadzam i też ją krytykowałem, podobnie jak wielu polityków partii rządzącej. Mowa tutaj o słowie kredyt. No, to nie może paść w ustach żadnego polityka partii rządzącej. Nie może, ale to już jest, wie pan, prawie zapomniana sprawa, bo teraz bobry na tapecie, ale z tą matematyką, jak to się... Z tą matematyką jest ciężko w obozie rządzącym. Raz, że mamy 300 miliardowy deficyt taki, który trzeba by było zebrać chyba z 6 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości. Mówię o odłączeniu tych kwestii związanych z COVID-em. Ale jeszcze dosłownie słowo, panie senatorze, panie redaktorze, szanowni państwo, o tym zarządzaniu kryzysowym. Z mojej strony, ze strony mojego środowiska politycznego jest absolutne zapewnienie. My o tym mówiliśmy, mówimy i dotrzymamy słowa, że w ramach pomocy powodzianu zrobimy wszystko. Chcielibyśmy, żeby nasze propozycje przeszły, bo one są daleko dalej idące. One niosą po prostu większą pomoc. One mogły zresztą być przyjęte 17 czy 18, wtedy, kiedy składaliśmy ten projekt tej ustawy. Straciliśmy prawie 10 dni. Już mówię tak koncyliacyjnie, straciliśmy, chociaż to była decyzja Donalda Tuska, żeby nie zwoływać nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu, które można było zwołać, i dzisiaj już te rozwiązania by działały. Czy to rozwiązania zaproponowane przez Prawo i Sprawiedliwość, czy przez koalicję rządzącą.
stracone zostało prawie 10 dni. Pan senator mówi o tym, faktycznie ta powódź nie jest jak w 97 roku w lipcu, tylko za chwilę będą przymrozki, za chwilę będzie naprawdę bardzo ciężko na tych terenach, a przez decyzję Donalda Tuska straciliśmy prawie 10 dni. To jest jakby jedna rzecz. Jeżeli wracamy do tej matematyki, no pani von der Leyen przyjechała i powiedziała nam, okej, że możemy przesunąć bardziej elastycznie, wykorzystać środki, które były Polsce przyznane. Ale pani Pruszyńska nawet mówi, że to nawet nie będzie. To może nawet nie będzie to, ale mówimy generalnie, niech to będzie już te 5 miliardów. I jeszcze jedna rzecz. 19 września. Oglądam ten sztab kryzysowy. I słyszę wypowiedź szefa państwowej, komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, który mówi 19 września, pierwsze alarmy są 10, że wystąpiono w ramach Europejskiego Systemu Ochrony Ludności o pozyskanie map satelitarnych właśnie z tego systemu Kopernik, żeby specjaliści z Państwowej Straży Pożarnej i polscy naukowcy opracowywali mapy dla sztabu kryzysowego. Więc ja zadałem dzisiaj ministrowi spraw wewnętrznych i administracji. Tam już było po powodzi. Proste pytanie. Co się działo przez te 9 długich dni, wtedy, kiedy rozgrywał się bój o życie, zdrowie, majątek tych ludzi, że polski rząd na czele z szefem zarządzania kryzysowego, jakim jest Donald Tusk, nie wystąpił o te mapy, czyli o jeden z najważniejszych instrumentów do prowadzenia zarządzania kryzysowego. Lepiej, żeby tych sztabów nie było na żywo. A te sztaby, no to jest osobna historia. Wiecie państwo, ja uczestniczyłem w setkach tych sztabów przez te lata, kiedy byłem wojewodą. Ja nie znam drugiego takiego państwa cywilizowanego na świecie, w którym sztaby kryzysowe są swego rodzaju teatrum. Ja już w ogóle zostawiam sprawę tego tylko teatru putinowskich, jak to no tak, pan Żakowski o tym Putinie, tylko jak ci komendanci, jak ci dowódcy, jak ci wszyscy, którzy uczestniczą w tych sztabach, gdzie powinna być twarda, konstruktywna rozmowa. No to jest, to premier tam ustawia. Premier to wykorzystuje ten sztab, żeby właśnie pokazywać tą taką trochę wschodnią zasadę. Car dobry, tylko bojarzy z źli. Jak było ubu-dubu, że przekazywał pan, że premier jest wielki, siedział tu. No tak, no to jest ubu-dubu. No to już ale widziałam, to ubu-dubu, widziałam to można że się premier już tutaj się no lekko tak, żachnął. No to nawet Donald Tusk się żachnął na to, ale jest coś innego. Ale nie skończył z tymi sztabami. Nie skończył z tymi sztabami, no bo też sztaby są niestety teatrem politycznym. No i co więcej, gdyby utrzymać tą argumentację, którą przedstawiał wczoraj premier, który mówił, że one są po to, żeby informować społeczność, opinię publiczną, mieszkańców tamtych terenów, to kolejne pytanie. Dlaczego jedna z największych stacji telewizyjnych dzisiaj informacyjnych, w której się znajdujemy w Republice, nie jest na te sztaby wpuszczana? Czy telewidzowie, sympatycy tej stacji, którzy oglądają tę stację, nie zasługują na to, żeby mogli włączyć akurat tę stację i oglądać informacje? Bo niechęć do nas to jest coś absolutnie niebywałego, bo niechęć do państwa jest zupełnie inna. Natomiast kwestia komunikacji tego, co się dzieje, no jest absolutnie podstawowa i to nie powinno być. A chwalimy się, bo daliśmy 3 miliony na odbudowę szkoły. Dzięki nam dzieci może już 7 października pójdą do szkoły w Lądku Zdroju. Bośmy dzisiaj zawieźli pieniądze. Jedno zdanie, jeśli można. Nasz prezes, tak? To szczytny cel. Bardzo dziękuję w imieniu tych mieszkańców, bo Lądek to też bliska mi miejscowość. Ale ja mam zupełnie też trochę odmienne postrzeganie tych sztabów, dlatego że one miały bardziej charakter odpraw, czyli informacji z tego, co się dzieje między godziną 8 czy 9 a godziną 18. Proszę mi wierzyć, minister Tomasz Siemoniak, wymieniam go celowo kilkunastokrotnie w tej rozmowie, dlatego że z bliska obserwowałem ci ludzie, którzy zarządzali, bo odprawa odprawą, to trwało przez pół godziny, godzinę, ludzie mogli to pooglądać. Natomiast zarządzanie było w trybie ciągłym. Na moich oczach padały decyzje o powołaniu dodatkowego wsparcia zarządzania kryzysowego dla Głuchołaz, dla Lądka Zdroju, dla Stronia i jeszcze czwartej miejscowości. Naprawdę, to, że ludzie, Polacy mogli zobaczyć z bliska, jak wygląda kuchnia, to nie jest nic złego. Decyzje oprócz tego były podejmowane w trybie ciągłym poza tymi sztabami. Wie pan, ja na początku nie twórzmy też takiego, nawet się tu z kimś pokłóciłam, powiedziałam, nie, niech ludzie to zobaczą, tylko później jak już to szło tak ale trochę nie twórzmy obrazu, nie że bardzo, tylko dwa razy uważam w ciągu dnia ktoś pracował. To naprawdę były dwudziesty. Tego nie mówimy, panie senatorze, ale my tego nie mówimy, tylko my mówimy o tym. Takiego zarzutu nigdy nie czyniłam, nawet mi do głowy nie przyszedł. My mówimy o tym, że no, był to teatr. Niestety teatr, który był tylko dla części mediów. A ja powiem panu szczerze, panie wojewodo, bo wiem, że pan kiedyś był, panie pośle, też
też wojewodą. Życzyłbym sobie, jako potencjalny pacjent, kiedy było COVID, żeby takie informacje wówczas Ministerstwa Zdrowia, premiera, wojewodów, ale mówimy o komunikatach ministra zdrowia o ilości zachorowań. Nie było takiej polityki transparentnej w trakcie. No, pani redaktor, były informacje covidowe o ilości zachorowań, zgonów i to było robione bardzo dobrze. Natomiast myślę, że Polacy poczuliby się bezpieczniej, jeśli na terenie, nie wiem, Wrocławia, Opola, wojewoda powiedział, jakie działania dzisiaj w ramach zarządzania kryzysowego w wyniku tej straszliwej pandemii zostały wykonane. To naprawdę działa kojąco, a w kryzysie najgorsze, co może być, to jest poczucie paniki, strachu i niedoinformowania. To się, no i zgodzę z tym ostatnim, to się zgodzę z ostatnim zdaniem, to znaczy, że komunikacyjnie niestety. Ja nie przepraszam za kolokwializm, nie czepiam się tych ostatnich dni. Bo wtedy, kiedy tak naprawdę powódź się kończyła, to wszystko zaczęło działać. Wtedy, kiedy powódź się zaczynała, wtedy, kiedy powinny być przygotowania do powodzi, zostały popełnione nie tylko dramatyczne, ale karygodne błędy. I za te karygodne błędy musi odpowiedzieć szef zarządzania kryzysowego, którym był Donald Tusk, i jego nominaci partyjni, wojewodowie, szefowie różnych instytucji. I ostatnia rzecz, ale panie redaktor, ostatnia rzecz, bo pan senator mówi, że życzyłby sobie na przykład w pandemii. No ja nie znam drugiego państwa, jeszcze raz podkreślam, cywilizowanego na świecie, gdzie w ten sposób komunikuje się informacje do osób zagrożonych, do ludności w stanach zagrożenia, w stanach zarządzania kryzysowego. No wszyscy robią to dokładnie tak, jak myśmy robili to w COVID-zie, jak robiliśmy to w czasie różnego rodzaju innych kryzysów, tylko Donald Tusk odkrył metodę, którą stosuje Putin. No, panie pośle, naprawdę. 45% Polaków dobrze ocenia transmisję tych sztabów. No tak, ale to zbadajmy, jak oceniają transmisję tych sztabów, jak oceniają zarządzanie kryzysowe mieszkańcy Głuchołaz, Kłodzka, no Lądka podoba, Zdrój, bo to... jeżeli spytamy mieszkańców Szczecina, mojego, Białegostoku, Rzeszowa, no to pewnie powiedzą, no tak, no premier wystąpił, nawet kogoś tam upomniał, powiedział, że nie może na to patrzeć, no może ktoś inny na to zawalił, dobra, a sam to premier nie. Chodzi o to, żeby się spytajcie podobało, tych ludzi, się którym podobało. Premier 13 dzień przed tragedią panowie. Powiedział, że to będą lokalne podtopienia. I to było kluczem. Dlatego wczoraj uważałam, że coś usłyszę i naprawdę z przyjemnością bym wysłuchała i nawet się zastanowiła porządnie nad tym, co premier powiedział, cokolwiek by powiedział, ale nie powiedział nic. Ale teraz no, nie do śmiechu, chociaż tak trochę. No winne są bobry. Generalnie wychodzi na to, że tu będzie odstrzał bobrów jak w 2010. Już wtedy premier dostał po zębach za te bobry w tym 2010, o ile pamiętam. No ale teraz znowu z tymi bobrami walczy. No i nawet z pana klubu, pani Żukowska, mówi, no ale zaraz, no za chwileczkę, tam tych bobrów w ogóle nie ma na tych terenach powodziowych. To raz. Dwa. Bobry są w ogóle pożyteczne, jeśli chodzi właśnie o tworzenie tych ekosystemów, naturalizacji różnej, bo one tam budują sobie te swoje tam tamy i tak dalej. No i jeszcze jest taki pan doktor Czech, biolog, który mówi tak, jak od razu pojawiło się o bobrach. Twierdzenia premiera o przypisywaniu bobrom roli w powodziach przy tak wielkich opadach są piramidalną bzdurą wymyśloną na gorąco. Nie tylko w Polsce bobry występują, a chyba tylko w Polsce szef rządu może wypowiadać takie bzdury. No i to gazeta. Szczerze odpowiedzieć? Tak. Pani Żukowska ma o tym takie pojęcie jak ja o lotach kosmicznych mniej więcej, no, akurat w miejscowości, w której Czech mieszkam. Ma... Mówię o pani Żukowskiej. A dobrze. Z mojego klubu. Ja na tym terenie mieszkam i dokładnie wiem, że jest duża populacja tych zwierząt, ale nie o tym chcę mówić, bo to jest jak ale gdyby... Ale one ponoć szkody żadnej to jest, nie robią. Pani redaktor, w tym to zakresie. Jest nie pewnego rodzaju powodzić. Nie leczenie przyczyny, tylko mówienie o skutkach tego, co się biedny dzieje. Bobry już się boją. Problemem jest to, o czym także rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, brak odpowiedniej ilości etatów w Wodach Polskich na tak zwanych pracowników wałowych, którzy co roku... permanentnie albo z dużo większą częstotliwością te wały monitorują pod kątem zużycia i ewentualnych uszczerbek. Tego brakuje. Tego brakuje. I to jest element, który absolutnie też jest wnioskiem z tej powodzi. Ale co z tymi bobrami? No, te bobry przez te... Ja nie jestem ekspertem od zwierząt. Proszę mnie zwolnić z tego pytania. Bobry mieszkają tyle lat i nagle spowodowały powódź? Znaczy infrastruktura hydrotechniczna powinna być przeglądana, dofinansowywana. Siedlisko tych zwierzaków pewnie jest w takich miejscach, gdzie te instalacje hydrotechniczne nie są tak mocno zauważalne, więc jeszcze raz mówię, systemowe... Bóg, który przegryzawał, no, ale to się ciężki też, do wyobrażenia. To się też zdarza. Natomiast nie, no wałów one nie gryzą. Ja chcę podkreślić naprawdę, pani redaktor, jedną rzecz.
trzeba bardzo dużych środków na inwestycje hydrotechniczne, konsultacje społeczne i przekonanie też ludzi i samorządów, bo to tu jest problem. Urszulę Zielińską proszę zamknąć na ten czas. Ale ja moje zdanie na temat ekologii i działań ekologów w procesie projektowania mogę godzinami opowiadać. Natomiast chcę powiedzieć o jednej rzeczy. Bardzo duża rola samorządów, które wydają pozwolenia na budowę w miejscach, które drzewiej w czasie, nie kiedy... Nie tak chętnie wcale wydają. No właśnie, i trzeba zrobić wszystko, żeby wyedukować po pierwsze społeczeństwo, że mieszkanie 10-15 metrów od strumyka bądź rzeki nie jest tak cudowne zawsze, to po pierwsze. Po drugie, trzeba samorządowców także przekonać do tego, że wydawanie tych pozwoleń na budowę jest irracjonalne. A po trzecie, ludzie wpadają w pewną pułapkę, dlatego że później się pojawia ubezpieczyciel, który mówi, aha, jest ciek wodny, to nie chcemy cię ubezpieczyć. No tak. Więc dzisiaj trzeba edukacji i jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz. W 2019 roku w miejscowości Wilkanów w Kotlinie Kłodzkiej trwała olbrzymia debata społeczna na temat budowy. Rząd Prawa i Sprawiedliwości chciał budować zbiorniki retencyjne. No i poszła tam pani Wielichowska. I problem polegał na tym, że to nie tylko chodzi o panią marszałek Wielichowską, ale lokalna społeczność. Gdzie tu takie pieniądze wydawać? Ale lokalna społeczność nie dopuścimy do tego. Także tych budów. Ale edukacja. No to edukacja takich edukowała, żeby się właśnie nie zgadzali. Pojechała pani Wielichowska i tak edukowała. O wodach polskich. O wodach polskich. Dzisiaj usłyszałam na konferencji prasowej, dzisiaj to chyba było. Raczej tak, że pytana była pani prezes Wód Polskich, dlaczego o tym wale nieszczęsnym, który potem spowodował zalanie Stronia, gdzie ta tama pękła, dlaczego oni nie informowali o tym, więc ona coś tam tłumaczy, że gdzieś tam informowali, ale w końcu mówi tak, ja tu jestem tym prezesem 8 miesięcy, w związku z czym zaczęłam sprzątać po poprzednikach i nie zdążyłam jeszcze zakupić łączności radiowej. Przepraszam, no nie słucham takiego tłumaczenia. Ta pani nie jest nową osobą w Wodach Polskich, bo była wiceprezesem nawet zarządu PiS-u, z tego co zdążyłam sprawdzić. A dwa, no jak słyszy, że idzie powódź, wielka woda idzie i są ostrzeżenia i ona też je ma, no to chyba pierwsze co to kupuje, chociażby walkie-talkie za 5 zł. Te tłumaczenia i takie wyjaśnienia są żenujące. A nie, nie mam łączności radiowej, się, dlatego nie powiedziałam wcześniej, panie że ta ma pęka. Moglibyśmy się uśmiechnąć, gdyby nie chodziło o ludzkie życie, ludzkie zdrowie, o sytuację, która dotyczy setek tysięcy mieszkańców tych terenów, które uległy zalaniu. Przecież to samorządowcy z Platformy Obywatelskiej, z Polskiego Stronnictwa Ludowego, to nie jacyś pisowcy, przepraszam, że już tak powiem. Burmistrz Kłodzka na przykład mówi, że nie miał żadnej informacji, że pękła instalacja hydrotechniczna, znaczy, która zalała Kłodzka. On w ogóle Kłodzka. Oskarża Wody Polskie, burmistrz Kłodzka. No tak, no i to, było, dzisiaj, to była jej odpowiedź na to tłumaczenie burmistrza Kłodzka. To samo mówią inni samorządowcy, więc to nie jest przypadek, to nie jest jakieś, panie senatorze, szanowni państwo, to nie jest jakieś szycie politycznej wojny, która ma ustrzelić ten rząd, tylko to jest racjonalne podejście do tego, co się działo w pierwszych dniach, w pierwszych godzinach. To, co się działo, co się nie zadziało od 10, no 11, jak dobrze pamiętam, Donald Tusk ogłaszał demokrację walczącą, a powinien wtedy walczyć już z nadchodzącą powodzią, z nadchodzącym zagrożeniem, a on chciał walczyć z demokracją. Dzisiaj, no, czy tam parę dni temu, znalazł kolejnego wroga. No, tym wrogiem mają być bobry. No, na miły Bóg, przecież to nie jest poważne. A mówimy o ludzkim życiu, majątku, tragediach tysięcy ludzi. Ja nie chcę epatować tym wszystkim. Nie, ale mówimy, Bogu ducha ale mówimy, akurat. Ale mówimy naprawdę... Spokojnie, zostajecie jeszcze teraz za wilki, widzę, że się biorą. Już tam z wilkami to jest jakby trochę inny temat. Natomiast no, to są zupełnie jakieś tematy zastępcze. Tego rodzaju tłumaczenia, tego rodzaju słowa, które wypowiada premier polskiego rządu w czasie jednego z największych kryzysów w ostatnich latach, no nie mówię o tych kryzysach światowych. Memów już jest tyle. No i Donald Tusk wczoraj niestety, muszę to jeszcze raz powiedzieć, zdezerterował, nie odpowiedział na żadne pytanie. Na żadne z pytań nie odpowiedział Donald Tusk. Dzisiaj to też niezwykle znamienne, bo pan mówi i wzywa pan, panie senatorze, i będzie pozytywna, jest nasza pozytywna odpowiedź o tą współpracę w ramach pomocy. Czy dzisiaj był podczas debaty na temat ustaw pomocowych i z państwa strony i naszej ustawy, czy dzisiaj był premier Donald Tusk na tej debacie? Nie było go. Czy no, był któryś z wicepremierów? Nie było żadnego. No może dalej jeszcze. Pojechali w teren. Czy był chociaż jeden, pani redaktor, jeden minister konstytucyjny? Nie było żadnego ministra konstytucyjnego. No i ci ludzie, którzy mówią o tej pomocy, dzisiaj ich podczas tej debaty nie było. Ale byli wiceministrowie, chociażby MSWiA. No to daj Boże, że chociażby wiceministrowie byli, ale mówimy o największej tragedii dotyczącej setek tysięcy ludzi. I ostatnie zdanie, pan senator, panie pośle, doskonale pan wie, że
jest Sejm i debata publiczna w Sejmie, ale jest też zarządzanie bieżące państwem. I doskonale nikt nie znalazł czasu, doskonale nikt, pan wie, że pewne rzeczy mogą być zdublowane terminami. To takie niestety jest życie. Ale z kilkunastu osób z rządu żaden minister konstytucyjny, premier i żaden wicepremier nie znalazł czasu, żeby rozmawiać mnie o tym, jak będziemy pomagać. Mnie na tej obecności już nawet w ogóle nie zależy, byle tylko teraz rzeczywiście jak najszybciej te pieniądze poszły i ta pomoc cała skierowana poszła. I żeby z naszej strony jest zapewnienie, mówię to publicznie. Cieszę się naprawdę, bo to chcielibyśmy, są żeby nasze rozwiązania, pana posła. Żeby nasze rozwiązania przeszły, bo one są dalej idące ja i myślą szerszą pomoc. Że mam takich gości jak wy, bo przynajmniej konstruktywnie rozmawiacie i coś chcecie zrobić dobrego dla Polaków, bo czasem jak oglądam Sejm, to nie zawsze mam takie wrażenie. W Senacie jest niższa temperatura. Ale też czasem sporów. Niestety wrażenia mam niedobre, ale cieszę się, że takich gości dzisiaj miałam przyjemność na koniec mieć chyba wspólnie, że tak powiem, pozdrowimy tych, którzy wciąż tam pracują. Mam też tam swoich znajomych, chociażby panowie, w 14. Brygadzie Wojsk Obrony Terytorialnej, naszym strażakom ochotnikom, wszystkim tym, którzy naprawdę się tam angażują, a te warunki naprawdę są ciężkie, bo to czasami jest na przykład sprzątanie takich piwnic zalanych. To nie należy do rzeczy przyjemnych. Tak, chylimy czoła. A ja chcę podziękować wszystkim Polakom, którzy pokazują człowieczeństwo w momencie dużego kryzysu. Trwają zbiórki wszędzie. To, co ja widzę, ilość darów, które spływa chociażby do Głuchoła z Nesy Lądka, to są niewyobrażalne. I niech spływa jak najwięcej. To jest wspaniały gest, potrzebne. Pokazujący naprawdę empatię wobec bliźniego. Wspaniała praca, drodzy państwo, naprawdę. Tak, dziękujemy bardzo wszystkim, którzy włączają się w pomoc i wszystkim, którzy pracują przy odbudowie i sprzątaniu tych wszystkich zniszczeń. Kasia Gujska w studiu obok już czekamy tutaj z podziękowaniami. Kasiu, bardzo cię przepraszam, no ale to też ważna sprawa, żeby dodać otuchy. O czym dziś u was? To prawda, ta otucha jest potrzebna i te podziękowania są potrzebne, bo chociażby dzisiaj delegacja Republiki była w Lądku Zdroju, był Tomek Sakiewicz, był Michał Rach, oni mówili właśnie z jakim ogromnym wyzwaniem tam i mieszkańcy, i funkcjonariusze różnych służb, żołnierze się mierzą i mierzą się niezwykle sprawnie. Wszyscy pracują i to jest bardzo dobra informacja i też za to trzeba podziękować, ale też trzeba zadawać pytania. Wczoraj debata trwała wiele godzin, a ja mam wrażenie, że gdybyśmy postawili te najważniejsze pytania, to chyba trudno na nie dziś znaleźć odpowiedź. Trudno na przykład uzyskać i wczoraj myślę, pan premier nie udzielił jasnej wypowiedzi. Jak to jest, że on przekazywał informacje, że tama w Stroniu wytrzyma, że informacje o tym, że ta tama może paść pod naporem wody, to jest nieprawda. I dosłownie kilka godzin później ta tama runęła, choć sztab kryzysowy w Lądku Zdroju twierdził, że tama nie wytrzyma, bo mieli hydrologa, który potrafił to przewidzieć i okazało się, przewidział bardzo dobrze. Dzięki temu udało się bardzo wiele osób uratować, bo ta ewakuacja była po prostu przeprowadzona na czas. To są ważne pytania, na które trzeba odpowiedzieć, bo to nie była ostatnia powódź w Polsce i to jedna to jest kwestia rozliczeń na pewno, bo przecież zawsze w państwie prawa funkcjonują, jest odpowiedzialność, jest rozliczenie. No ale to jest też kwestia już tego, co przed nami kiedyś będzie i żebyśmy nie byli, przepraszam, głupi przed szkodą i głupi po szkodzie. To naprawdę bardzo, bardzo ważna kwestia, ale będziemy też rozmawiać, szanowni państwo, o decyzji, którą być może jutro podejmie Sąd Najwyższy. To tak jakoś w ogóle umyka uwadze opinii publicznej, a jutro Sąd Najwyższy będzie odpowiadał na pytania pewnego sądu z Gdańska, który zapytał, kto jest w Polsce prokuratorem krajowym. No i co się okaże, jak ta odpowiedź nie będzie zgodna z tym, co stan faktyczny dziś, ja abstrahuję, czy legalny, czy nielegalny, ale jaki jest, co to będzie oznaczać, o tym będziemy rozmawiać, bo może być Armagedon. Za chwilę zaczniemy. Polityczny. Prokuratorski tym razem. To ja mam wrażenie, że to będzie w ogóle wszelaki Armagedon. Armagedon. Kasia Gujska zaprasza na swój program. Będzie ciekawie, więc zostańcie państwo już przed telewizorami na programie. Kasia, jeszcze raz dziękuję moim. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Dziękuję.